Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy czwartek, jest dokładnie 10 rano i pomyślałam, że nagram dla Was kolejny filmik z serii świątecznej. Będę dalej, przepraszam, coś mi sucho w gardle. Będę dalej uzupełniać mini wyzwania świąteczne. Udało mi się 50 zł znowu trochę bokiem odłożyć z naszych kosztów zmiennych, więc zaraz sobie je tutaj rozłożymy. Będzie to jedno z ostatnich już takich gier świątecznych z tymi wyzwaniami, ponieważ no już kwota, którą myślę uzbieram do tej pory, jest dość spora. Ale to się okaże dopiero pod koniec miesiąca, kiedy będę sobie właśnie robiła podsumowanie tych wszystkich zakończonych wyzwań, bo muszę zobaczyć, ile jeszcze mam, że tak powiem, w kopercie z funduszem świątecznym, bo tam wpłacałam też część pieniędzy na konto. Także dopiero jak sobie to wszystko podliczę, to będę wiedziała, ile jeszcze takich rundek mnie czeka. Do świąt całe szczęście mamy jeszcze, przepraszam, dość dużo czasu. Myślę, że będę gotowa. Dobrze, jak tu widać w kamerze? Ja może zrobię tak, żeby tak było pod kątem, jak ja mam telefon trochę ustawiony. O, no, może być tak. Dobra. Tu mam pieniędzy. I będziemy sobie rozdzielać. Ja wszędzie odkładam po 2 złote. Piąteczka. Widziałam, że dziewczyny już niektóre pokończyły właśnie swoje świąteczne mini wyzwanka. No ja jeszcze jednak trochę będę uzupełniać, bo zależy mi na tym, żeby uzbierać około 1000 złotych. Żeby właśnie starczyło na te wszystkie zakupy, chociaż spożywcze, bo ja już nie mówię o prezentach, bo my sobie w rodzinie prezentów nie robimy, tylko dzieciom. Chociaż tu też by się przydało troszeczkę uzbierać. A pamiętam, w zeszłym roku nie zbierałam, nie odkładałam na święta, dlatego że uznałam, że po prostu z takiego budżetu, wiecie, miesięcznego damy radę, ale powiem Wam, że trochę się zdziwiłam na koniec, jak sobie to wszystko ładnie podliczyłam. Jedyneczka. Gdzieś nawet taka wyrównana walka jest. Także zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie będziemy spędzać Wigilię, czy w mniejszym, czy w większym gronie, ale to nie ma znaczenia, bo czy pójdziemy do kogoś, to zawsze też coś przygotujemy, bo zazwyczaj jest tak właśnie, że się dzielimy. Każdy robi coś, żeby, wiecie, dla jednej osoby nie było to takie uciążliwe. A jeśli będziemy w domu, czy tam z rodzicami, to też zawsze coś tam sobie przygotujemy. Dobra, ostatni rzut, czwóreczka. Ojej, no chodź. Dobrze, słuchajcie. I 50 zł, pięknie rozłożone. Okej. Okay. Co my tu mamy? 2, 4, 6 i 8. Haha. I będziemy chyba kończyć. A nie, jedna nam zostanie. A to nic. To zobaczymy może następnym razem. 2, 4, 6 i 8. I jakiś pisaczek. Myślę, że w przyszłym roku też będę korzystać właśnie z tych mini wyzwanek. Jeśli nie dokładnie z tych, to na pewno zrobię jakieś inne.
Na pewno też się udostępnię dla Was. Te małe wyzwonka też możecie sobie ściągnąć za darmo z mojej karty społeczności. Zapraszam. Naprawdę powiem Wam, że umilają oszczędzanie, ułatwiają oszczędzanie. Jak najbardziej polecam. Zresztą dużo dziewczyn tutaj na YouTubie polskim naszym robi też takie mini wyzwonka świąteczne i też widzę, że są zadowolone właśnie z takiej metody odkładania po prostu mniejszych kwot. No to zawsze trochę łatwiej. Co ja bym chciała? Chciała pisaczka. A gdzie jest mój ulubiony pisaczek? Nie ma. Nie widzę go. A tu się schował. Może całe kółeczko zamaluję. Tu się nie będę bawić. Dobra. I mamy 4 złote. Wyzwanie rozpoczęte. Okej. Okay. I monetki tutaj. I kolejny mamy bombeczki. Raz, dwa, trzy, cztery, 10 zł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze nam dwie bombeczki zostaną. I ja tu kolorowałam aż 3 kolorami. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze jest fiolecik, czy to jest różowy? No, no nieważne. I 5. Mamy to. Co my tu mamy? Dzwoneczki. Tu jest chyba najwięcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 12 złotych. Czyli 6 dzwoneczków do zamalowania. To był ten? Nie wiem. Chyba ten. Nie pamiętam. Chyba tak. Raz, dwa, trzy. 5. Może nie jest to zbyt dokładnie, ale to jest taki jasny. Ledwo widać. Okej. Okay. Następne. Raz, dwa, trzy. Co tutaj? To też zrobimy po 2. Raz, dwa, trzy. I 6 złotych. I ostatnie. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i mamy dichu. Raz, dwa, trzy, 4 i 5 do skreślenia. Ja sobie oczywiście później te monetki wymienię, jak będę miała jakieś inne drobniaki, w sensie papierowe takie, wiecie, po 10 czy ileś, bo teraz mi się już nie zapnie segregator. Dobrze, zobaczymy, może się uda. Nie, nie uda się. Widzicie, ile mam monet, aż się dopinają koszulki. Dobrze, to
by było na tyle w tym filmie. Chciałam tylko szybciutko tutaj z Wami chociaż rozłożyć te pieniążki. Nie mam za bardzo czasu, żeby nagrywać w tym tygodniu, ale chociaż co nieco postaram się wrzucić. Pamiętam o Was, kochani. Muszę wrzucić jeszcze na kartę społeczności kalendarz na listopad, ale zrobię już chyba listopad i grudzień, żeby do końca roku był spokój, żebyście mogli sobie pobrać i już planować następne miesiące. Dla wspierających również mam fajne pliki do załączenia. Także to wszystko dzisiaj na pewno zrobię, bo dzisiaj mam taki trochę luźniejszy dzień, bo jestem na zero z zamówieniami, w sensie mam wszystko w terminie. Czekają jeszcze oczywiście zamówienia do realizacji, ale to już z tym się zajmę dopiero po południu. I co? No cały czas pracuję nad kalendarzami. Słuchajcie, nie wyobrażałam sobie naprawdę, że może być z tym tyle pracy. Jest to bardzo czasochłonne, ale powiem Wam, że moim skromnym zdaniem myślę, że projekty będą naprawdę fajne. Także zobaczymy. No i też myślę, że będzie to chyba jedyny raz w karierze mojego sklepu, gdzie będę te kalendarze sprzedawać. Bo totalnie się to nie opłaca. No ale musiałam spróbować, także też dużo osób o to pytało, więc chciałam zrobić Wam też przyjemność, także doprowadzę to do końca. No i tak to chyba zostanie. No zobaczymy. W każdym razie pracy mam sporo, ale tak jak mówię, coś tam będę wrzucać. Mam nadzieję, że mi nie zrozumiecie i wybaczycie. A ja się z Wami już będę żegnać. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa, pa.